PEGI 18. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i to jest kolejny odcinek z wybornej gierki Sniper Elite V2. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na pełną rozwałkę w punkcie dowodzenia Karlshorst. Zobaczymy, jak nam tutaj dzisiaj pójdzie. Czy będą soczyste banie? Miejmy nadzieję, że tak. Najpierw sobie zobaczymy odprawę, co mamy do zrobienia dzisiaj. Ostatni cel, Wolf. No, jedno z najniebezpieczniejszych miejsc. Dobrze. Dobrze więc. O kurde. Jakiś czołg od razu. Zobaczymy jak to będzie. Ho, ho, ho. Kurde. Jeszcze sprawdźmy coś. Dobrze. Bałem się, że nie zmieniłem rozdzielczości i będę... I będzie bez sensu za wysoka i tylko będzie mi mocniej muliło. To by było zupełnie zbędne. Tekstury są jakieś brzydkie. Jakoś tak, nie no. Co to jest? O nice, to sobie włączymy. Oj, oj, oj. A, to przycina. Ale trudno. Teraz jest 30 FPS. Chyba nie będzie źle. No bo dobra. Bo nie chcę, żeby wam się coś źle oglądało później, jak będzie przymulało. Więc wyłączę, bo nawet nie wiem, co to jest. A nie widzę, żeby dużo dawało. Czemu jest tak cholernie cicho? Właśnie, prawie nic nie słyszę, dobra. Aha, jak są takie dziwne błędy, to pewnie przez podkręcanie karty, ale tylko tutaj takie widzę, że są. Gdzie takie jeszcze nie miałem, także ogarnę to. O kurde. O kurde. Przez ścianę? Takie miałem wrażenie. Przez ścianę. Dobrze, wiem, teraz jeden siedzi tam w oknie. Jeden tu mi wybiegnie, jak... jak tam dojdę. Problem z podkręcaniem karty graficznej jest taki, że nie można zbytnio przesadzić. I też, kiedy podkręcamy kartę dla danej gry na przykład, ja podkręcam akurat dla Minecrafta na tych shaderach, żeby ładnie działało, to jeśli podkręcimy dla Minecrafta właśnie i będzie to dobre, to okazuje się, że w innych grach już są właśnie problemy takie, że... O, że albo bardziej klatko jechać nie powinno, albo właśnie takie dziwne artefakty graficzne, to się nazywa, tak wyskakują. I właśnie ciężko jest dopasować sobie podkręcanie do jednej gry. Trzeba zawsze sprawdzić optymalne ustawienia dla każdej gry z osobna, tak by wypadało zrobić. Żeby był taki optymalny efekt. Gdzie jest ten głupek? Kurde, nie widzę tego ćwoka, no jest tam, nie? Ale jak mam go stracić? A, ci o widać, panie. Czemu nie mam tego takiego, wiecie? O właśnie. Gdzie, co tutaj, co tutaj? Nigdzie nie ma, panowie. Chyba sobie je robią. Nie znajdą mnie. Znaczy, w końcu znajdą, bo to jest, wiecie. Zawsze tak jest, że komputer nas znajdzie, tylko... Tylko ciekawe, jakim cudem niby to się stanie. Hy, hy, hy. Gdzie on jest? Ała. O ty gnoju. Tam był. O oh, fuck. He. Sweet. Coś jakiegoś snajpera, nie wiem gdzie.
trzeba uważnie się rozglądać. No. Ćwoki z was tyle. Kurczę. Trzeba tak ostrożnie podejść. No wejdź tutaj. No, nie wiem, czy są na górze, więc... Nie chciałbym się wpakować w taką, wiecie, grupkę... Grupkę Niemców, która mnie wytnie raz, dwa. Ale wolałbym ich eliminować po kolei. Jeśli nam się to uda. Więc spróbujemy tak zrobić, o kurde. Gdzie? Gdzie oni siedzą? Czy ktoś ich widzi? Ja nie widzę. Tu, w oknie, dobra. Widzę gnoja. Oh shit. Zapraszam, zapraszam. Of, dupę. Oh shit. Ale kompletna porażka. Cały czas wiedzą, gdzie jestem. Nie wiem, jak się tu schować. Oh fuck. Ten gnój tu jedzie. Co, może on mnie zauważył, czy co? Już się tutaj zapalała, ale nie, nie zdążył. Jest, troszeczkę rozjebana. Switaśnie. Dobra. Padnij, tak. Gdzie tu jest więcej tych szwabków? Ale kto mnie widzi? Ej. Nikogo nie ma. Hat tchafuck, oh shit. Pierdzielony czołg. Hehe. Postro, nie wiem, czy nawet to rozwaliłem, o kurna. Możesz ty, jak ja mógł rozwalić? Oła. Fuck. To się walą teksturki, jak ktoś teraz widzi. Tam na końcu, tam. I myślę, że to nie jest tym razem błąd karty, tylko błąd gry, bo nie przewiduję tego, że ktoś będzie tutaj i będzie patrzył przez tą ścianę i silnik graficzny jest... ciężko to może wytłumaczyć, ale... tak to czasami jest, tak to czasami działa. Że w tym miejscu się już nie buguje, ale kiedy patrzymy tutaj o tą krawędzią, to już nam się tutaj wszystko znika, bo... Tak jest po prostu zrobiony silnik, żeby oszczędzać... oszczędzać zasoby komputera. O kurde. Żeby oszczędzać zasoby komputera, kiedy jesteśmy na przykład za ścianą, on po prostu nie ładuje wszystkiego, czego nie widzimy jakby, tylko czeka, aż trafimy w miejsce, w którym, no jakby właśnie powinniśmy to widzieć. Czyli tam nikt nie powinien się tak głupio wychylać jak ja i wtedy no nie zauważy nawet takiego błędu i przy okazji będzie płynnie wszystko ładnie działało. Także myślę, że tutaj taka jest właśnie sprawa z tym. No, kurczę. Jednak trzeba przymierzyć porządniej. Trzeba tutaj podejść. Tylko nie wiem, gdzie cholera są ci foki. Tu jest. Jeszcze nie wiedziałem, gdzie on jest, ale już dostał banie i koniec zabawy. Ale idealnie! Szybkie strzały, nie ma lipy. Dobrze. Rozpierdzielony. Dobranoc panom. Co teraz? Cóż teraz trzeba zrobić? Pokonaj Rosję. Spoko. Tutaj jest. A! Chyba wpadnie bania. Dobrze, a to jakiegoś biegnącego trafiłem. Chciałem tego, co tam siedział jednego. Oj, 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 nosek. A tutaj jeszcze jedna bania. Dobrze. Zajebiście to jest pokazane. Oho, oczko. Oj, 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 oj. Ależ teraz oczywiście będą wpadać po kolei. Kolejna bania, dobrze. I jeszcze jedna. Fajne jest właśnie takie, wiecie, trzeba wyczuć ten taki... Taki... To opadanie pocisku. Trzeba wyczuć... w które miejsce trzeba dokładnie strzelać, żeby się pozbyć wroga pięknym headshotem. Czekajcie, bo jeszcze gdzieś tutaj łażę.
Nie mogę. Nie mogę nic mówić, bo... Bo nie wiem, gdzie są. Dzień dobry. Dobrze. Chciałem kiedyś spróbować na najtrudniejszym poziomie. Znaczy, na multi są takie serwery, gdzie jest i wiatr, i właśnie opadanie pocisku, czyli jakby ten najtrudniejszy poziom. O kurde, czemu nie było bani? Ale właśnie... co nie jest jednak to samo, trzeba by zacząć w kampanii, jak to wygląda. Dobranoc. Oj, snajperek przykampił, ale tam... Nie dałem się tak łatwo zaskoczyć i zdjąć. Dobra. Tam był jeszcze jeden, ale nie wiem, czy on żyje, czy nie. Oj. Gdzie on jest? No bo on tam kampi na tym działku, co cały frajer. Fajne jest też, zarąbiście po prostu wygląda to, kiedy ktoś do nas strzela równocześnie, kiedy my strzelimy jakby, i jest ten killcam pokazany spowolniony i między... I nasz nabój przelatuje między nabojami wroga. To jest też zajebisty efekt. Ale to jest bania. Frajer. Co sobie myślał. A wiecie, tej mapki akurat nie ma chyba w multi. Nie kojarzę przynajmniej, że była. Chyba, że kiedy mnie nie było w ciągu tych 2 tygodni coś dodali. Nie jestem pewien, ale no możliwe. Bo coś się update'owało. Także może jakieś mapki są dodane. Nie sprawdzałem, więc wam teraz nie powiem. A, tak właśnie liczyłem na to, że da się poruszyć okiennicą. Dobrze. Kolejny plusik ode mnie dla tej gry. Za takie coś. O, shit. Oj, już zaczął strzelać. Niebezpieczne to było. Dobra, co teraz? Odszukaj dokumenty, okej. Okay. Oj, tu jest butelka, dobra, nice. Dziękuję. No, to akurat było łatwo do zdobycia. Pewnie gdzieś tam jeszcze jest na górze, albo gdzieś tam, albo gdzieś tam, albo gdzieś tam, albo, albo gdzieś tam. Są gdzieś poukrywane. Tak jak mówiłem, poradnik na koniec serii prawdopodobnie zrobię, bo mam nadzieję, że będę miał wystarczająco czasu i chęci na to. Dobrze. Bo mi nie zawsze zależy. Ja może tak, zależy mi na tym, żeby przejść grę, poznać historię i tak dalej, bo ktoś się wysilił, żeby tą historię zrobić, prawda? A na przykład, żeby zaliczyć 100%, to nie jest aż dla mnie takie ważne. Dla mnie ważna jest dobra zabawa i naprawdę dużo więcej mi nie potrzeba. Nie muszę mieć 100% wszystkich achievementów i tak dalej, które na przykład na Steamie niektórzy tam szaleją, żeby mieć 100%, męczą Meat Boya dniami i nocami, tylko po to, żeby mieć ultra skilla i wszystko, wiecie. Wszystko zdobyć. I już tak na tym nie zależy. Cholera ciężka. No właśnie. O, bania tam gdzieś padła. Nie zdążyłem się nawet przyjrzeć, bo musiałem spieprzeć. Myślałem o tym, jak tu uciec. Ej! A tamtego nie? Szkoda. Trawko jaja. Rekord świata. Nie wiem, co to za achievement nawet. Sprawdzę na tym, na Steamie. Tam chyba są te achievementy. Rekord świata, nie wiem, jakaś odległość może. No Jezus Maria, ile ich tu jest? Ty lecą jak głupi. Więc was matka nie miała? O, shit. Jeszcze zaraz padnę. Się bawię. Proszę was bardzo. Dajcie się napić. Dziękuję. I teraz ciśniemy. Dobra, tu był jeden i tam było dwóch. To, że tu jest tylu wrogów, świadczy o tym, że trzeba tędy iść, także mam nadzieję, że się nie zgubię. Aha! Frajer. Skampi za skrzyneczką, nie ma tak. Tam jak ucieka. Ho. Co za koleś. Tak dostanie przecież. O, już wybiegł debil. Tam jest. Tutaj są, o kurde, znowu jest sporo. Całkiem sporo panów kamperów. Nienawidzę. Ktoś tak kampi... O, shit! Co to było? O, rekord świata, dopiero teraz, tak? Nie. Aha, bo tam było 500 na ileś, tak? A to... Dopiero teraz jest pełne. Ja pierdykam. Bo nie wytną. O, cholera.
Zapraszam. Jezu, akurat cofnęła ten wybieg, taki frajer. Dobra, nara. Mam nadzieję, że to już wszyscy. No nie, jeszcze jeden. Co tak głupek. Jeszcze tam chyba ktoś jest. Z tego, co mi się wydaje. Zaraz się przekonamy, czy mam rację. No nie płodność tej pepeszki. Pepeszka fajna broń zawsze. Zawsze w Call of Duty. Czy, tak? Chyba w Call of Duty 2 to było. Była na pewno gdzieś. Pepeszka kojarzę. Czy tu gdzieś nie masz tapki? Może. O Jezu, oczywiście, że jest. W takich miejscach często. Nawet czasami widać, że tu musi być sztabka, po prostu wiecie, wchodzimy w jakieś pomieszczenie i na pewno będzie. Będzie nad nami jest butelka. Ale nie wiem, o kurde. O, dupę. Ale rozjebany. Jaka bania. A, miał dokumenty, a, dobrze. Czy właśnie nie miał? Miał. Dobrze. That was enough. Tobin was a nerve agent, powerful and lethal. Breathe it, touch it, even look at it, and your body A shows lol. out in all sorts of gruesome ways. To tak z Wolf tym. is the architect of the plan, a Z chemical tym weapon czymś. specialist. Z tym gazem Nowa, który był Russians w stole a Black Opsie. master of Germany's V2 Tam. rockets Jak with a wygrał, to sniper. wie, o czym mówię. Their target, London. Those London. cold-blooded bastards would make it look like Germany's final revenge. Killing Wolf would have to wait. Nothing else mattered now. I had to stop that launch. A, czyli inna misja. Dobrze. Dobrze więc. Myślałem, że w kolejnej misji będzie. Będą te rakiety, ale skoro teraz dobrze. Właśnie się zdziwiłem, że taka krótka misja by była. Oh shit. To się wpakuje bez sensu jakimś biegiem. To jest właśnie takie przyzwyczajenie z gier typu Battlefield czy Call of Duty, że lecimy bez sensu i niestety tutaj nas czekają i później jest dupa, bo się nie da cofnąć. Że w Call of Duty bym sprintem wycofał i po prostu ich wyciął jak, po prostu jednym nabojem, czy tam nie męczyłbym się chyba z tym zbytnio. Natomiast tutaj trzeba poczekać, wymierzyć i wiecie, i nie można po prostu tak mocno szarżować. Trzeba troszkę pomyśleć jednak, nie taka bezsensowna rozwałka. No jeszcze trzeba patrzeć na naboje, bo w tamtych grach, o których wspomniałem, najczęściej nam nie brakuje, natomiast tutaj trzeba się zaopatrzać trochę. No właśnie. Dziękuję bardzo. Tam, to nie. Jakoś mi tutaj nie rajcują te pułapki, jak się ich nie stawiam. Oh shit. O kurde. Jak go rozjebało na kawałki. O oh, fuck. Wybaczcie te przekleństwa, ale. Ale co, to jest. Jest ostrzeżenie 18+, także. Nie będę chyba nikogo uczył tutaj brzydkich słów, bo myślę, że wszyscy już dawno znają osz. Pach. Tak se stoi na środku i strzela, nie no. To jest epickie. O oh, fuck. O kurde, sporo tych debili. Czy te mi tu gdzieś podłazi, cholera. Tam jest. No co ty robisz? Kurde, się nachylił, jamon. Co za ćwok. No. Aaa, no wreszcie. Ale raz dostał, tylko nie wiem czemu. Czemu go nie zabiłem. Myślałem, że od razu zginie. Chyba teraz wszyscy już. Ja widzicie, tutaj za dużo biegam i w ogóle tutaj trzeba cały czas na kuckach i że ja sobie biegnę i później nie mogę nawet, wiecie, ładnie przymierzyć, żeby był taki soczysty killcam. Po prostu, no mówię, no to są przyzwyczajenia z innych gier i nie jestem w stanie tego jakoś się tego jakoś pozbyć. Po prostu tak już gram i tyle. Tak samo jak w CS-ie trzeba troszkę też więcej przykampić, a ja tak nie potrafię. Ah, dobrze, już widzę, że oczywiście wpadnie. Switaśnie. Choć liczyłem na tego X-Raya ładnego, nie wiem czemu tak rzadko jest.
Mi się wydaje, że wcześniej był więcej razy. Ja pierdolę, co to jest? O shit. Więcej od matka nie miała. Biega, ma tam trzech debili ze snajperką, no nie. Co najmniej trzech to mi się dawało, może było dwóch. Ale wyglądało mi naprawdę na trzech. To mówię, nie, no nie. Uciekamy. Przecież to właśnie nie ma takiego czegoś. O, przy okazji ta sztabka. Przecież to iść tak nie da. Przy okazji ammo, dobrze. Tutaj nie da się tak po prostu ich napierdzielać na ślepo. Tylko trzeba, wiecie, przymierzyć z daleka najlepiej. Nie można wybiec samemu na jakieś banza i się rzucić na trzech czy na iluś tam. Tylko trzeba przykampić spokojnie, przymierzyć. Już tu widzę, że są kolejni. Nie wiem gdzie, ale przyjdą gdzieś tu byli. Gdzież oni są? Tutaj jest. Nie wiem. Oh fuck. Gdzie on był? O, tam jest. A, lunetka się świeci, proszę pana. Nie ma tak! Switaśnie. Kolejne oczko. Dobrze. Chyba nikogo więcej tutaj nie ma, który by na mnie czyhał, chociaż gdzieś tu blisko jest, no właśnie. Bania. Radzieckie oddział snajperów, czyli co, ciągle tych samych mam zabijać, czy co? Bo ja zabijam już snajperów dużo, tylko... biegam trochę w kółko i nie wiem za bardzo, gdzie mam dojść. Tam mam się dostać do tego punktu, czy what? No chodź tutaj. Mam nadzieję, że tam mam wejść. Piwnica. Czyżby tędy? Chyba nie. To samo. Ammo, a sztabki nie ma. Szkoda. No trudno. Chodźmy na górę jeszcze raz. I może gdzieś tutaj jest przejście. Tutaj? O tak. Tak właśnie. Teraz może tutaj. Może w tym punkcie, wiecie co, będzie taki... jakiś taki dobry spot, z którego będziemy mogli wykampić wielu tych gamoni. Ale ja z tym ruszyłem, więc... może trochę pobłądziłem. Właśnie ten punkt to jest wieża jakiegoś kościoła. To ja bym chciał tam się dostać, chyba że mam ich strącić po prostu stamtąd. Albo butelkę wpierw. O, na przykład tak. Dobrze. Ale wpadnie bania. Pięknie oko. Okej, okay. Czyli wystarczyło tylko jego strącić. A nie wiem, czy tych wszystkich dookoła też, czy nie. Więc spoko. Ale patrzcie, nawet dwie butelki nam się udało trafić, dwie sztabki. Także bardzo, bardzo jestem zadowolony. Mniej do szukania, jeśli kiedyś zdecyduję tego wszystkiego poszukać, bo nie wiadomo, nie wiem, czy to są jakieś nagrody, czy tylko tak się szuka dla satysfakcji, że się ma 100%. Zobaczmy co następnym razem. Sztab Kreuzberg. Kreuzberg. Krzyż, coś. To jest... gdzieś to już słyszałem. Taka, chyba jest taka mapka na multi, tam się wydaje. No, chyba jest. No, czyli w przyszłym odcinku Sztab Kreuzberg. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że jesteście usatysfakcjonowani tymi headshotami, które wpadały. Wybaczcie, na początku troszkę tak przycinało i to nawet nie troszkę, a ostro. Ale no, nie mam pojęcia, coś po prostu się dzieje ciągle z dyskiem po tym... tam, no raczej nie będę tłumaczył, ale miałem problem z dyskiem dosyć spory i może jeszcze przez to. Ale później już się uspokoiło i było w porządku. Także mam nadzieję, że nie było źle. To było na tyle. Możecie komentować, subskrybować, dać łapkę w górę, jeżeli wam się to podobało oczywiście. I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!